Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest kolejny odcinek z gry The Movies. Radio KMV jest na częstotliwości 121,5. Przed mikrofonem William McDuff. Cieszę się, że słuchacie mnie w tak piękny dzień. No cóż, wygląda na to, że w mieście otwierają nowe studio filmowe, więc jeśli szukacie zatrudnienia w tej branży, może warto by przejść się w kierunku plaży i złożyć tam swoje CV. Pamiętajcie, w przeciwieństwie do pracy w radiu, aby zagrać w filmie, nie potrzeba przyjemnego głosu. Także dość ciekawe rozpoczęcie, to ten pan z radia trochę sobie pogadał, no ale także jeszcze raz witam wszystkich w kolejnym odcinku, właściwie drugim już z gry The Movies, gdzie budujemy swoje własne studio filmowe i seria przyjęła się bardzo ciepło wśród moich widzów, co mnie bardzo zdziwiło i cieszy, aczkolwiek nie jestem z tego powodu trochę zdziwiony, w końcu budujemy tutaj studio filmowe i będziemy kręcić będziemy kręcić filmy do kin. Aktualnie w kinach jest najnowszy film, jakiś niejadalny doktor, to całkiem bardzo artystyczny tytuł. Także niechaj film w filmie się rozpocznie. I jeszcze słowo na rozpoczęcie, czyli to, że tam ktoś pisał w komentarzach, że to Chryslery, znaczy właśnie Chryslery to jeżdżą, ale że to Fordy jeżdżą tutaj i tak dalej. Otóż ta gra ma tutaj, można powiedzieć, wykupione... Halo? Gwizdanie podczas słuchania muzyki jest zabronione i niemoralne. Gwizdanie zabija muzykę. A, to sobie będę gwizdać w takim razie. Także jeżeli chodzi o tutaj samochody, to w grze jeżdżą tylko i wyłącznie Chryslery. Poza tym, jak zresztą widzicie, to ta marka ma tutaj wykupiony immunitet i to jest jedyna marka, która będzie się pokazywać w grze. I tak naprawdę, mimo tego, że nie ma ona zbyt wiele wspólnego z rozwojem motoryzacji, to ona będzie tutaj grała główną rolę. Niestety. Także w ostatnim odcinku skończyliśmy sobie na budowie działu stylizacji, który zdążył się już zbudować i pani powiedziała, że dział stylizacji jest już gotowy i mamy wybrać nasze gwiazdy, by poszły się tam przebrać. Na początek skorzystamy z manualnej stylizacji, o czym będzie mówić nam ta pani. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda. Zafunduj tej, umieść gwiazdę tak, w pokoju. Dokładnie tak. Umieściliśmy naszą gwiazdę w dziale stylizacji. W tym miejscu możemy zdecydować, w jakim ciuchu ma ona wyglądać. Są tutaj ciuchy do filmów i nie tylko zresztą. Są również zwykłe ciuchy, w których można sobie chodzić, a nad każdym ciuchem pisze, jak nasza gwiazda będzie się czuła właśnie w tym stroju. Bardzo brzydką twarz masz, panie Andy Barton. Czy mogę zmienić ci imię? Naprawdę, mogę zmienić mu chyba imię. Tak, mogę zmienić mu imię, także imię i nazwisko. O, na przykład w stroju dandysa on będzie się czuł bardzo ładnie, także ubierzemy sobie go w ten strój, bo widzę, że mu się bardzo podoba. Szminkę można mu nałożyć? O kurde, nie, dobra, nie, wracać z tym, dobra. Także nie będziemy takich rzeczy tutaj robić, aczkolwiek relacje faceto-facetowe są możliwe w tej grze, zresztą wszystko na potrzeby filmu i nie tylko zresztą. Podejrzewam, że się z tym już przekonamy, bo mamy tylko dwóch facetów w studiu. Także jak pan w radiu również mówił, no proszę się wybrać do studia, jak potrzebujecie pracy, ubierzmy go. O, ubrany, jak widać. O, jaki zadowolony, zobaczcie. Także jego ubraliśmy ręcznie, ale tego drugiego pana już ustawimy, żeby sam sobie zdecydował, co chce. Stylizacji, aby przenieść się na... Wykorzystanie opcji dostępnych na ekranie stylizacji zabiera o wiele mniej czasu niż automatycznie... No to się zgadza, no dokładnie tak. I daje ci większą kontrolę. Tak. Uważaj jednak, aby nie wybrać czegoś, w czym gwiazda nie będzie się dobrze czuć. Dokładnie tak, czyli nie możemy pozwolić na to, by nasza gwiazda czuła się w tym źle, powiedzmy po prostu. Twoje gwiazdy są zadowolone z wizerunku. Wizerunku, gdy będziesz gotowy, tak, aby przejść dalej, kliknij w dymek. Znaczy ogólnie to nie potrzebuje, droga pani, twojej pomocy. Gra mi bardzo ładna muzyka w tle. Weźmiemy sobie teraz naszego aktora i sprawimy, by on się dobrał automatycznie. No i on sam zdecyduje, jak on ma... No właśnie, ona tu gada. Nie potrzebuje twojej pomocy. Upewnij się, że wiem. Świetnie. Pamiętaj, aby znowu odwiedzić dział. Czy najgorsze jest to, że ja mam ją w połowie wyłączone, ale ona i tak ona musi swoje powiedzieć, także... Nie będę jej wchodził w zdanie, ale gdy będę musiał, to i tak powiem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak oni tu hot dogi jedzą, bo zawsze na to patrzyłem. Patrzcie, o, wyciągają hot doga. O, znalazł hot doga, miom, miom, miom. Ej, halo. No i otwiera sobie hot dog. O, bierze. I o, jaki ładny. O, wyrzuca. O, i je. Och. A tak, dobrze. Podejrzewam, że w porównaniu z tym, co usłyszeliście, następny kawałek może was nieco rozczarować. Nieco rozczarować. Ale to też jest bardzo fajna muzyczka w tle. No dobra, powiedz swoje. Ha, babka nie ma nic do gadania. A właśnie. Im większe sukcesy będą świętować twoje gwiazdy, tym więcej pieniędzy będą chciały otrzymać za swoją pracę. I to jest to, czego mi właśnie, czego się obawiałem, żeby dać im podwyżki tak naprawdę.
Przytrzymaj kursor nad jedną z twoich gwiazd, aby sprawdzić, co sądzi o swojej garży. No... Jeśli chcesz jej dać podwyżkę, zabierz ją do biura produkcji. Znudzony nie jest. Garza pewno mogłaby być lepsza. A jeszcze jest taka bardzo ważna rzecz, jak zaczniemy zatrudniać nowych pracowników, w sensie aktorów, to jak komuś podwyższymy garzę, to inni mogą być z tego niezadowoleni. Czyli tak jak w prawdziwym życiu. Zazdrość, że zarobił więcej, mogą się bić, nie lubić, a właśnie, co do lubienia się. Czy mamy tu jakiegoś fotoreportera? Niestety nie. Można sprawić, by obydwie gwiazdy, no nie będziemy robić, żeby on tam pracował przy robótkach, ale, o, można sprawić, że oni będą ze sobą rozmawiać. I co oni o sobie sądzą, pisze nad nimi głowami. Jeśli chcesz jej dać podwyżkę, zabierz ją do biura produkcji. Niestety obydwaj twierdzą, że mogłoby się trafić gorsze towarzystwo. Są znajomymi na połowę, czyli mogłoby być lepiej. Na końcu prawdopodobnie uścisną sobie dłoń, ale obydwaj jesteście czekoladopodobni, to myślę, że raczej się... Ej, nawet nie dali sobie ręki na pożegnanie. No dobra, co do garzy, bo babka gada. Aby sprawdzić garzy, dzięki... Finanse. No dobra, i tutaj możemy zdecydować, kto ile zarabia. Podobają mi się te... Czemu on stoi tyłem? Ach, bo jest reżyserem, dlatego stoi tyłem. Bo tak naprawdę nie widzimy jego twarzy na filmach i to on powinien zarabiać mimo wszystko nawet więcej. Także uważam, że pan reżyser na razie zwiększymy im garzę o dwa razy. Nawet, dobra, tak żeby byli na full zadowoleni. Ale żeby też nie przesadzić, bo zobaczcie, reżyser nie potrzebuje tak dużo pieniędzy jednak. Można dać 9 tysięcy dla pana aktora i 8,5 tysiąca dla pana reżysera. Chociaż zwróćcie uwagę, że gdy zwiększam garzę dla aktora, to reżyser zaczyna się troszeczkę bardziej z tego powodu smucić. Także ja bym był przy tym, żeby obydwoje na razie zarabiali tyle samo. 9 tysięcy na rękę, jeden i drugi, chociaż aktor czuje się z tym gorzej. Jakbym dał mu... 9,5 tysiąca to byliby obydwaj zadowoleni, ale jednak taka mikro przerwa tam jest u pana reżysera i myślę, że przy tym przystaniemy. W końcu pan Zinke dobrze się pisał w naszym pierwszym filmie. Dobra, zatrudnimy ich, tak w sensie są zatrudnieni, ale większa wypłata. Wraz ze wzrostem swoich notowań. Halo, wiadomości. Będą żądać wyższych garzy. Halo, cicho. Jeśli wiadomości gadają. No to się nie dowiemy, mogą, kurde. W którymś momencie gwiazdy zaczną się nudzić. Nudzić. I trzeba im będzie zapewnić nowe zajęcie. Super. Spodziewają się rozwinąć prędkość sięgającą 11 km na godzinę. Samochody. Pracownicy z dzielnego oktetu wierzą, że uda im się wrócić w sam raz na obiad. Aha. Pod warunkiem, że wstaną wystarczająco wcześnie i zrezygnują ze śniadania. Aha, jakaś nowość. Prawdopodobnie chodziło o samochody. Coś nowego. Ktoś tutaj idzie. Czy ja tą babkę znam? Słuchajcie, KMVS. Halo? Nadajemy na całe miasto, a może nawet nieco dalej. A, no, jak widać, sympatycznie. Dobrze. Pani oczywiście musi mówić i przeszkadzać nam, ale no... Już przestała. Zerknij na dymki informacyjne swoich gwiazd. Jednak nie przestała. Czy zżera je nuda. Nie, nie zżera je nuda. Są zadowoleni, zobacz. Progu. Głupia babo. Nie. Zdobyłeś nowy scenariusz. O to chodziło. Możesz go odebrać przy bramie studia. Film. O nie, tylko nie Roman Sidło. No tak, właściwie to ta pani będzie nam jeszcze gadać, dopóki nie zbudujemy studia, znaczy budynku, w którym będą pisać scenariusze, także jeszcze chwila. Nie wiem, czy w ogóle w tym odcinku. Ale mamy scenariusz. Pamiętaj, by kierować się gwiazdkami i pamiętam, czytać dymki z informacjami. Dostępni statyści automatycznie zapełniają wszystkie pomniejsze role Dokładnie. W twoich filmach. No dobra. Będą zdobywać doświadczenie w poszczególnych gatunkach. Ech. A kiedy uznasz, że są wystarczająco Niestety, dobrzy, będzie ale, można z nich kurde, zrobić gwiazdy. No on się trochę znał o filmach o miłości. No to jest nasz jedyny aktor, także doświadczenie ma straszne. Ten film będzie kolejnym gniotem. Ja nie wiem, czy gra robi to specjalnie, ale... Okej, okay, czas na pana reżysera. Proszę bardzo, ćwiczą. Dobra, ćwiczą do najbliższego filmu. Film nazywa się Miłość i Lasso i prawdopodobnie będzie kręcony dokładnie tak. Pierwsza scena będzie kręcona na tej scenie. Fajne, że wykorzystujemy już wszystkie sceny, które mamy w studiu. A reszta scen, czyli aż trzy, nie, dwie, czyli łącznie film ma aż trzy sceny, zobaczcie. Będzie kręcona tutaj, w tej scenie. Zobaczcie, na potrzeby filmu, to tak jak się patrzy i kadr jest ustawiony tylko w tym kierunku, to w ogóle wydaje się, że to jest cały budynek, a tak naprawdę nie. On ma tylko ściany i nie ma dachu i jak pada deszcz, to tam pewno mokro jest. Także... Mam jakichś pracowników, którzy chcieliby się zatrudnić? Właściwie to tracimy pieniądze. Z rozgłośni przyszedł list od jakiejś pani z Francji. Nie znamy francuskiego, dlatego go spaliliśmy. Zagrajmy coś. No to fajnie, list przeczytali, słyszeliście? Nie znamy francuskiego, dlatego go spaliliśmy. No to, za chwilę zakończą się castingi, kurde, także będzie dyndać.
Kiedy film będzie już gotowy do rozpoczęcia zdjęć... Gotowy! Pamiętaj, trwają zdjęcia do twojego drugiego filmu. Drugiego. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, nadzoruj jego produkcję. Ależ oczywiście, że będę, bo mnie to interesuje. Potem już pewno będziemy ciągnąć całkowicie na przyspieszonym czasie, bo na razie nie trzeba, ale... Obserwuj dobrze nastrój gwiazdy. Ja wiem. Jeśli pasek nastroju będzie zielony, sceny wyjdą do... Możesz zbudować kolejne plany filmu. Ona tak dużo ma do powiedzenia, że ona nie wie właściwie już, co ma mi mówić, ale dobrze. Ważne, że wiemy. O! Uważaj na finanse. No, akurat te plany nie są drogie, ale zobaczcie, dostaliśmy plany filmowe do filmów akcji, do science fiction i do horroru. Zatęchła piwnica. Samoloty lecą, słyszę. Dobrze. Myślę, że pustynia będzie ogromna, no właśnie. Pustynię myślę zbudować gdzieś na boku. No, na boku to może być zły pomysł, ale... Ale jakby ją tutaj wepchnąć, może na końcu zbudujemy pustynię, bo teraz nie wiem, jak się to tutaj układać będzie. Czy piwnica się zmieści gdzieś tu? No właśnie nie. Ale tu jest bardzo dużo miejsca. Ja myślę, że my sobie to zagospodarujemy tutaj na jakieś atrakcje, żeby gwiazdy mogły się, nie wiem, rozwijać, kondycję i tak... O, halo! I akcja! Akcja, bardzo fajnie, akcja. Filmy mogą należeć do jednego z pięciu gatunków. Kino akcji, komedia, film o miłości, science fiction i horror. Jeśli będziesz kręcić filmy z różnych gatunków, używając przy tym różnych planów filmowych, twoje dzieła będą wciąż świeże oraz interesujące. No dobra. Koniec zdjęć. Klaszczą, cieszą się wszyscy. Dobra, budujemy więc w takim razie kolejne plany filmowe. Ona coś tam próbowała jeszcze kolejne, co zdobywa? A to już mówiłaś. Dobra, ważne, że na razie nie gadasz, ale to nie na długo. Zatęchła piwnica jest dość małym planem, niestety się tutaj nie zmieści. O, zmienili, zobaczcie, położenie planu. Teraz biegną wszyscy. To jest po prostu super gra, naprawdę, ja ją uwielbiam. Dobrze, zbudujemy sobie piwnicę, ponieważ jest mała. Zbudujemy sobie ją obok tej tutaj sceny pierwszej. Myślę, że wpasuje się w miarę okej. Czy da się też tak budować budynki? No nie, nie da się. Dobra. Załadujemy sobie piwnicę jakoś, może tak, tutaj na boku. Też nie byłoby źle, ona nawet nie będzie nam... dobra, niech będzie tak. I tak ciężko się buduje te plany i tak. Dobra, jest i budowa kolejnego planu. Tymczasem oni się tutaj przygotowywują, gdzie oni się przebierają gdzieś. O, tutaj statyści nawet chyba są, zobaczcie. Statyści się przygotowali. Jest i pani sprzątająca cały plan filmowy. Załączyli kamery, wchodzą do planu filmowego. Montują sprzęt. O. Proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. Reżyser sprawdza cały plan ujęć i będą kręcić. O. Akcja, proszę bardzo. Kręcą kolejną scenę. Na scenie widać, że ktoś wchodzi z kwiatami. Zobaczcie, to jest romansidło, kurde. Zdjęcia do filmu wciąż trwają, więc tak, w tym ja czasie wiem. Możesz połączyć budynki w swojej wytwórni ścieżkami, tak. Albo rozmieścić trochę ozdób. A ja chcę pooglądać, jak budują, kurde, kolejny film. Budują film, tak. Produkują kolejne romansidło tym razem. Kolejna produkcja na moim, kurde, kanale. W kinach, kurde, a nie kanale. Kolejna produkcja przy okazji na kanale. Dobra, jeżeli chodzi o ścieżki, no to nie wiem. Na razie stworzyłem taki system budowania ścieżek, aczkolwiek wydaje mi się, że ta jest tutaj niepotrzebna zupełnie, jest zbędna. Zarobiliśmy? Albo straciliśmy prawdopodobnie za jej budowę. Dobra, na pewno będzie ona biegła tam dalej, aczkolwiek mamy do zbudowania kolejny plan filmowy i teraz będzie on do filmów science fiction. I widać, że też to jest taki plan, no... Kurde, taki, no, ciężko by go wpasować. Aczkolwiek, kurde, tutaj by dobrze wszedł. Tu by mu bardzo fajnie było. Tak by on... Ale tu z tyłu, patrzcie, ile miejsca jeszcze jest. Jeszcze jest dużo, dużo miejsca. Fajnie by było, jakby on się zmieścił gdzieś tutaj, bo to są dość stosunkowo małe plany i tak potem będą znacznie większe. No, ale dobra, no, wciśniemy go więc w takim razie tutaj. Nie mamy innego wyjścia, chyba. No, chyba, że zrobimy to tak, że... Tak, to chyba może być mądre, bo... Tutaj wrąbiemy pustynię, ona, zobaczcie, jaka ona jest duża. Okej, dobra, mam już na to myśl. Zrobimy tak, jak pomyślałem. Dlaczego? Bo zobaczcie. Tak zrobimy. Ciach. I pustynię wrąbiemy tutaj obok. Ona zajmuje tak dużo miejsca, że chodnik i tak będzie musiał iść gdzieś tu. A, tu się w ogóle mało miejsca robi. Teraz, żeby nie było, że jak ja zbuduję pustynię, to tam się nic nie zmieści. Może ją tak zbudować. No to też nie wiem, co tam będzie później. No i zobaczcie, to takie trudne rozplanowanie... Takie trudne rozplanowanie tak naprawdę, bo tu w prawo ja mówiłem, że będą rzeczy takie mało związane z filmem. Znaczy dużo i tak, ale
mniej ważne tak naprawdę. No a tutaj no ta scena może się zmieścić de facto tutaj, ale może być komplikacja potem z budową jakiejś innej, bo nie przypominam sobie, żeby była jakaś mała jeszcze. No chyba, że duże sceny będziemy budować tak jak tutaj są i do góry, bo ja wiem, że kilka będzie dużych scen. Dobra, niech jest. Niech jest, chodnik pociągniemy, na razie tak jak jest. Potem tutaj na pewno coś jeszcze wejdzie, na 100% coś jeszcze wejdzie, bo będą duże sceny, a tutaj jakieś małe na pewno się zmieszczą. Dobrze, także na początek chodniczek taki. On będzie szedł tutaj, co prawda, i akcja. O, akcja, dobra, to już zbudowane. Tutaj pociągniemy taką ścieżkę łączoną, która będzie tutaj. No i tutaj możemy coś takiego zrobić, jakoś w miarę jest okej. Okay. Cięcie. O, kamera się zbugowała. Kamera się popsuła. Lewituje w powietrzu. Zobaczcie, jaka ładna kamera. A się cieszą wszyscy, zobaczcie, jak ładnie. No, a tam ktoś kopie z tych kwiatki babka robi, nie? Żeby ładnie było. Co on je? Halo, dobra, nie będziemy tego oglądać. No, o, ktoś się stresuje, zobaczcie. Jeden z aktorów jest trochę... Wspaniale! Prace nad najnowszym filmem zostały zakończone. Tak? A dzieło oczekuje na premierę w biurze produkcji. O! Dobrze, my sobie zrobimy za chwilę publikację filmu. Jeszcze słowem wstępu na temat poprzedniego filmu, który mieliśmy nagrany. W poprzednim odcinku musiałem uciąć ścieżkę dźwiękową, ponieważ była objęta prawami autorskimi. I żeby dmuchać na zimne, w tym odcinku dzisiaj też to zrobię. Także tutaj zieleń postawimy. Ach, ta muzyka w tle po prostu mnie motywuje do tego wszystkiego. Nie wiem, czy wy ją doskonale słyszycie, ale ona jest fajna naprawdę. Bardzo fajna. Także w ogóle wszyscy chodzą tutaj tak jakoś... O, patrzcie, rozmawiają sami ze sobą. Bardzo dobrze, im lepsze kontakty będą mieli, tym lepiej w takim razie. Jeszcze zarabiamy z tamtego filmu, ale już nie za wiele, bo kasa nam spada. Także teraz zrobimy kilka rzeczy do studia, które z pewnością sprawią, że kondycja naszych aktorów będzie zdecydowanie lepsza. I myślę, że tutaj postawimy kilka takich rzeczy do siłowania się. Takich do ćwiczenia swojej kondycji tak de facto. Oczywiście coś, żeby się tutaj ochłodzić troszeczkę. Nie zabraknie również miejsca na to, by postawić śmietnik. Gdzieś w jakimś skromnym miejscu, na przykład tutaj oraz tutaj obok. Pewnie. Myślę, że również przydałoby się postawić kilka takich miejsc, gdzie można zagrać sobie w kosza. Bo to jednak też bardzo fajne miejsce. Także postawimy sobie takie ze dwa. O, zobaczcie, ktoś z ekipy już proszę bardzo korzysta. W ogóle patrzcie, wszyscy chyba idą tutaj. Wszyscy chyba tutaj idą, żeby skorzystać z tego tak naprawdę. Dobra, pamiętaj, żeby nie... Co? Dobra, spokojnie. O, trochę tak. Bardzo dobrze. O, perfekcyjnie. Dobra, zobaczcie, wszyscy się na to rzucili tak naprawdę. O, ćwiczą, patrzcie. To się chyba przyjęło bardzo dobrze, widać, bo każdy do tego idzie. O, kurde, wszyscy ćwiczą. O nie, jeden z naszych filmów już jest... do zarchiwizowania, już jest po prostu syfem. Dobrze, za chwileczkę go zarchiwizujemy. Tylko... Tu postawimy kolejny budynek, znaczy budynek, kolejną atrakcję w naszym studiu. Bardzo dobrze. Myślę, że resztą zajmiemy się troszeczkę później, bo czas nas goni. Aczkolwiek jeszcze wodopoje bym poustawiał tutaj gdzieś po bokach. Z pewnością koło tego tutaj cuda, gdzie się można dożywić. O, proszę bardzo. Dobra, archiwizujemy film i wypuszczamy na ekrany kolejny, także uwaga, odtwarzasz, archiwizuj. Niestety, ale bagażowy stał się już przeżytkiem po 2 latach. O, proszę bardzo. Poszedł. No i czas na premierę kolejnego filmu. Halo, zwracaj uwagę na garze gwiazd. Co się dzieje? W ogóle smuci mnie to, że LookTech Productions jest na 5. miejscu, ale zaraz to się zmieni, zobaczcie. Lecimy z koksem i publikujemy kolejny film. Doświadczenie ekipy słabe, jakość filmu jest w miarę, no, scenariusz na 1 gwiazdkę, no, ogólna, ostateczna to tak ledwo gwiazdka, niestety brakowało jednej nóżki gwiazdki, żeby coś z tego wyszło. Niestety, no, relacje gwiazd były przeciętne, czyli musimy zmusić ich do częstszych rozmów. Tak to wszystko na dostateczny, czyli taka 3, można powiedzieć, no, ja bym w sumie dał nawet 4, chociaż doświadczenie ekipy zrujnowało nam ocenę. Więc ostatecznie, no, 1 gwiazdka tak naprawdę. No dobra, zobaczmy, cośmy stworzyli. Zobaczmy, o. Ło! Ależ to soczyście wygląda. Ta jakość filmu i w ogóle to... LookTech Productions. Doskonale po prostu. Miłość i lasso. Taki jest tytuł naszego filmu. Obsada oczywiście jest nam znana i idzie. Że dziwo, że jeszcze w 60 klatkach, ale to akurat, no to jesteśmy w grze.
Chociaż, och, dostała kwiaty, jakieś to piękne, naprawdę. Ojej, i się cieszy jeszcze dodatkowo. Oni są tacy czarni, że na filmie nawet tego nie widać, także koniec filmu. Widzicie, jak te sceny szybko przeleciały? Ta pierwsza scena była, bo on idzie, a ta druga scena była, że on wchodzi, a ta trzecia scena, że już kwiaty ma. I tak naprawdę nagrywali, że kwiaty ona trzyma. I to wszystko. Widzicie, jak kiedyś się ludzie cieszyli z filmów? Może były trochę dłuższe, ale... Okej. Okay. No, zarobki w wypłacone garze, w tym czasie mamy tutaj czas trwania 9 miesięcy, zobaczcie, tak długo robiliśmy ten film. A to się wydawało, że to tylko 10 minut, prawda? Także czas na krytykę. Reżyseria z najniższej półki. No, chodziło bardziej pewno praca reżysera, nastrój plus doświadczenie plus dopasowanie do gatunku. Ja myślę, że oczywiście chodziło o doświadczenie i dopasowanie. Oczywiście tutaj nasz aktor ma ograniczenie doświadczenia, no to było oczywiste. Jakość gry aktorskiej jest przerażająca. No, nie dziwię się, ponieważ no niestety, ale nasi aktorzy i reżyserzy, czyli aż tylko dwie osoby, no oczywiście nie mówimy tu o statystach, bo nie wiem dlaczego oni tam byli, ale może jakieś tło gdzieś było, może nie zauważyłem. Także, no cóż, tak to tylko trzy negatywne opinie. Czas na zarobek. Ach. Leć. Doskonale. Doskonale. Twój ostatni film wszedł na ekrany. Ach, cieszę powinno się też. To podnieść twoje notowanie. Wszyscy się cieszą. Gdzie oni są? Gdzie nasi aktorzy? O, nasza gwiazda, zobaczcie jak się cieszy. Ach, mina zadowolona. Ach, kurde, ja też mam taką teraz. Także zobaczcie. Wszystko sympatycznie idzie. Mamy full, można powiedzieć, zadowolenie naszych gwiazd. Dodatkowo... Halo? Nadajemy na częstotliwości 121,5. Nie przypuszczam, że coś wam tu mówi. No okej, mi też aktualnie teraz nie, bo ja tutaj, patrzcie, w kinach, proszę bardzo. Miłość i Lasso, nasz film jest w tym momencie na ekranach. Co pani ma do powiedzenia? Aby znaleźć no, się na szczycie listy, musisz się skupić na poprawie notowań twoich gwiazd, filmów i studia. Zgadza się, niestety na razie nie idzie nam to najlepiej. Aczkolwiek, myślę, że za chwileczkę jak pobudujemy trochę jeszcze elementów wystroju, to też nam to notowanie studia troszeczkę wzrośnie. Dlatego dobudujemy na przykład jakieś atrakcje pokroju piłki, czy tego typu rzeczy. Oczywiście tych atrakcji będzie nam rosnąć w miarę rozbudowy całego studia i wieku i tak dalej, tam wszystkiego. Dlatego nie będę też budował zbyt wiele, aczkolwiek tu myślę śmietnik się przyda na środku. Dobrze. Myślę, że również, żeby po dobrym nie wiadomo czym, żeby sobie umyli co nieco. I co, ze śmietnikami to trzeba nie oszczędzać, bo tutaj śmiecą dość mocno tak naprawdę, masz. O, konserwuję, zobaczcie. Dobrze. Tu kolejny, patrzcie, biegnie, żeby tam, nie wiem, coś, jakąś konserwację strzelić. Kolejny śmietnik, to nie ma co... Gdzie zaglądasz, kurde? Za chwilę powinniśmy też dostać budynek do pisania scenariuszy. W ogóle nie ma nowych osób do pracy. Notowania filmu zwiększają się wraz z poprawą scenariusza. Aby uzyskać halo. Szczegółowe informacje o wiem. Tym, co... Jeśli notowania gwiazdy, filmu dobrze. Lub studia ulegną poważnej zmianie, tak? Na ekranie pojawi się komunikat. Okej. Okay. Tutaj dwie piłeczki sobie, nawet trzy się mieszczą. Dobra, proszę bardzo. Ruch na drogach niewielki. Nie zanotowano większych utrudnień. Prawdopodobnie dlatego, że tylko co setny z was posiada samochód. Słyszycie? Co setny z nas posiada samochód? To jest rok 1922. No to się by zgadzało w miarę. Także... Ze szczegółowymi informacjami halo, o najlepszych gwiazdy? I najgorszych aspektach twojego studia o. Zapoznasz się czytając recenzję. Dobra. W biurze produkcji... Najbiedniejsze studio w mieście. Miłość i Lasso to najnowsze dzieło tego studia. Budynki studia Luktech Productions są w dobrym stanie. Jak widzicie, to ma znaczenie. Budynki połączone są doskonale dzięki dobrze rozmieszczonym ścieżkom. Studio jest w dobrej formie, a niektórzy konkurenci bardzo je szanują. Widzicie? Jesteśmy szanowani. Luktech Productions posiada trochę gwiazd, ale niewiele. No to się zgadza. W sumie to wszystko się zgadza, tak? Świetny catering dla swoich pracowników. Będzie lepszy z pewnością. No ale jesteśmy najbiedniejsi, to jest taka prawda właściwie. Mieć obiekt informacji w pokoju recenzji. Po nakręceniu filmu tak? Gwiazdy potrzebują zazwyczaj trochę czasu na relaks. Halo, co ty robisz? Przepracowany aktor lub aktorka będzie okazywać niezadowolenie, a stres aha. Może doprowadzić do niestosownego zachowania i tak. Spowodować jeszcze poważniejsze problemy. Zgadza się. Dobra, sprawmy, by oni trochę ze sobą porozmawiali tak naprawdę, bo relacje mi... O, oni się już cieszą, że siebie widzą, zobaczcie. W ich towarzystwie czuję się naprawdę dobrze, całkiem mi się tu z nimi... No to bardzo dobrze się czują, fajnie, zobaczcie. Już się polubili, ich, można powiedzieć, relacje powoli się zwiększają. Czy będzie uścisk dłoni dzisiaj? Czy będą się ze sobą żegnać w miarę normalnie, a nie, że sobie po prostu pójdą? No, na razie jeszcze musimy na to poczekać. To może jeszcze raz sobie ze sobą pogadajcie. Dobra, kolejne gadki.
bo nadal nie mam... Przytrzymaj kursor tak? nad gwiazdą, aby no. sprawdzić jej poziom stresu. Tak, to wiem, aktorzy zobaczcie. I aktorki mogą się no. zrelaksować na wiele różnych sposobów. Wiem. Czasem uzyskasz wiem. Dostęp do nowych tak? obiektów, o. w których twoje gwiazdy... W przypadku kolejnego tak? filmu sam musisz napisać scenariusz. O. Branża filmowa rozrasta się z dnia na dzień, a konkurencja jest coraz większa. No to się zgadza. Scenariusze nie będą się tak po prostu pojawiać przy bramie twojego studia. No, to ja też wiem. O, walniemy tutaj drzewko jak można. O kurde, jak to wygląda. Ale nawet dobra, nawet dźwięki. O, jesteśmy na czwartej pozycji, jej kurde. O, zaraz i tak stracimy tą pozycję. Dobra, dostaniemy biuro scenariuszy właśnie. Najprostszym sposobem na napisanie scenariusza jest zatrudnienie scenarzystów. O tak. W tym celu musisz wybudować biuro scenariuszy. Dobra, zrób budujemy. To teraz. Oczywiście, że robię. Muszę moje studio rozwinąć. Dobra. W tej części studia będziemy robili biuro scenariuszy, bo są trzy ogólnie. Scenariusze niskiej jakości, średniej i wysokiej. Tylko na początku oczywiście będziemy rypali tylko te słabe filmy. Także... Podczas gdy prace przy budowie biura scenariuszy idą pełną parą, idą. Przesuń i przytrzymaj kursor nad swoimi gwiazdami, aby sprawdzić, czy jest jakiś sposób na poprawę ich samopoczucia. Na razie nie trzeba, są zadowoleni. Że klikając prawy przycisk myszy, możesz wyświetlić na ekranie wszystkie informacje o gwiazdach. Bardzo dobrze. Porobimy jakieś ścieżki, kwiatki czy coś takiego. Można tu postawić? Nie, bo się budynek buduje, ale tu można. Dźwięk stawiania kwiatów też jest śmieszny, nie wiem dlaczego, mnie to śmieszy. Takie... Nie, po prostu nie rozumiem. Jest taki śmieszny i tyle. No. Także budują budynek, bardzo dobrze. My postawimy trochę kwiatku, bo tu jest na czerwono w ogóle, jak zauważyliście. A czekajcie, tego kwiata trzeba przesunąć trochę. Łapać go. Jako... O, je. Ach! Niestety on jest taki... Ej, halo! Postawiłem go na chodniku. Tak nie może być. Da się go usunąć może? Można, pewno delaytem, ale tu może wejść. Dobra, niech będzie. Tu postawimy dwa... O, też nie można. A taki klomp na przykład też tak słabo wchodzi. Może gdzieś tak, bo tu zobaczcie, jak ładnie zielono tu jest, tu się wszyscy cieszą z tego powodu. Tu można zorganizować taki... A, no tak biuro już nie... Halo! Jest już gotowe. Bardzo dobrze. Czas zacząć pracę nad nowym tekstem. Zaraz zaczniemy nad tym pracę, jednak dokończymy jeszcze troszeczkę tutaj starania na temat... O, to dobrze będzie pasować. O, a to tak na środku musimy zrobić, tak o. Tak zrobimy. Na środku jakieś drzewo walniemy i będzie dobrze. O, proszę bardzo, i drzewko. Nawet dwa by się zmieściły tak naprawdę, ale... A czekajcie, a zmieści się taki klomp? O, o, to nawet wygląda... Jak myślicie, drzewko czy klomp? Tak, słuchacie radia? Dziękuję za miłe wrażenie, ja się bardzo dobrze bawię. Tutaj, jak widać, drzewko niewiele pomogło, ale to ważne, żeby było. Tutaj, no... Ja bym w sumie tu postawił drzewko, jak choinka, kurde. Tu już są kwiatki tak naprawdę, ale... Ale już tu nie możemy postawić niestety. No to pozostaje nam co najwyżej drzewko albo poczekać aż... O, tu możemy... Takiego krzaczora nawet nie mogę postawić. No to trudno. Pozostaje nam wcisnąć tu jakieś drzewko może. O, stawianie tych... Dźwięk po prostu mnie... O, tu już nie możemy. Dobra, no dwa drzewka wystarczą. Niechaj będą. To zawsze coś polepsza. No i mamy... O, nawet przyszły dwie... Faceci, kurde. Dlaczego... Kobiety powinny pisać scenariusz, kurde, a nie tam faceci. Dobra, zatrudniamy ich. Jaki ma być pierwszy film, który mamy, kurde, wypuścić na kanał? O, mam pomysł. Napiszcie w komentarzach. Dlaczego? Bo to zrobimy w kolejnym odcinku, także zdecydujcie, jaki film mamy nakręcić na następny raz. Gra sugeruje film akcji, ale zdecydujcie sami i weźcie pod uwagę, że nasze gwiazdy mają ogromne doświadczenie w filmach akcji. Także reszta zależy od was. W tym filmie to już wszystko. Tak, praca w radio jest przyjemna, ale niech tylko dostanę jakąś rolę w teatrze. Mógłbym zagrać tak pięknie. No widzicie, pan z radia już niestety żałuje, że pracuje w radiu, bo przemysł filmowy się rozwija. Także w tym filmie to już wszystko. Ja dziękuję państwu za obejrzenie i dotrwanie do tego momentu i zapraszam do kolejnych moich produkcji w moim studiu filmowym. Także dzięki za obejrzenie, cześć i czołem.